361 milionów kilometrów kwadratowych, to znaczy dokładnie 71% powierzchni Ziemi. Stąd życie wyszło na ląd i prawdopodobnie tu będzie poszukiwać się szansy przeżycia cywilizacji, bo są naukowcy, którzy twierdzą, że zapasy surowców na Ziemi, żywności drastycznie się kończą, że właśnie w morzach i oceanach leży ta przeogromna szansa zdobycia pożywienia, zdobycia surowców, a być może nawet zdobycia nowych przestrzeni do życia, bo cóż stoi na przeszkodzie, by powrócił pramieszkaniec wód tam, skąd wywodzi się jego rodowód. Ty mówisz oczywiście o tak zwanym wszechoceanie, prawda? No, można tak to wyobrazić. Ja przypuszczam, że zawsze przy okazji poruszenia tego tematu wspomina się właśnie o takich wielkich zadaniach, wielkich celach, wielkich możliwościach i jakoś wszyscy zapominają o tym, że mamy do czynienia z najmniej zbadanym elementem przyrody, z elementem, który właściwie opatrzony jest samymi znakami zapytania. Zdawać sobie warto sprawę na przykład choćby z tego, że nie wiadomo, gdzie jest najgłębiej. No wiadomo, Rów Mariański. A skąd? Jedni mówią Rów Mariański, drudzy mówią okolice Malediwów, trzeci mówią okolice Wyspy Togo, tu padają wyniki w okolicach 10 kilometrów, tam 11. Po prostu jest to naprawdę biała plama. A jeśli wziąć pod uwagę, że w badaniach oceanu zauważyć można takie dwie fazy. Taka pierwsza faza geograficzna, prawda, kiedy w ogóle stwierdzono, że jest, umiano wyznaczyć linie brzegowe i tak dalej. Druga faza oceanograficzna, która zaczęła się stosunkowo późno, ale w dalszym ciągu była stwierdzaniem stanu faktycznego. I dopiero w tych dniach, teraz, tak jak prowadzimy ten program, ten przekaz, zaczyna się rodzić sensowna faza trzecia, to znaczy już nie tylko stwierdzenie, jak jest, ale badania ruchu, dynamizmu tego tworu i jego powiązań z wszystkim pozostałym, klimatem, biologią, przyrodą, Bóg wie czym jeszcze, właśnie, prawda? Dzisiaj chcemy zaproponować taką pierwszą przymiarkę do tego, co naprawdę człowiek wie o morzach i oceanach świata, a ściślej rzecz biorąc, co wie o jednym zjawisku występującym w tym niebieskim kontynencie, o falach. Tę planetę nazywamy Ziemia, mimo iż 3/4 jej powierzchni to woda i dlatego widziana z kosmosu jest prawie całkowicie niebieska. Człowiek, podobnie jak Ziemia, w 3/4 składa się z wody. Jego życie zaczyna się też w wypełnionej płynem macicy. Życie i woda to dwa nierozerwalne ze sobą pojęcia. Morza i oceany są wciąż najsłabiej poznanymi częściami naszej planety. Są bardziej niedostępne niż dżungle Amazonii i pustkowie Antarktydy. Są wciąż wielką zagadką, której tajemnice człowiek dopiero zaczyna zgłębiać. Dziś rozumiemy już, że oceaniczne fale ważne są nie tylko dla marynarzy. Ruch tych gigantycznych mas wody stał się przedmiotem poważnych badań naukowych. Ich rezultaty będą znaczyły wiele dla życia na lądzie. Woda jest żywiołem, który nigdy nie zatrzymuje się. Jest w ciągłym ruchu. Wydaje się, iż żyje swym własnym, tajemniczym życiem.
Jest jak gigantyczny, życiodajny strumień krwi, który obiega naszą planetę z oceanów do atmosfery, a stąd z powrotem na Ziemię, olbrzymi niemiecki ocean. Spośród wszystkich zjawisk przyrody, tylko pogoda i klimat mają tak wielki wpływ na losy ludzkości. Klimat zmienia się stale, lecz bardzo powoli. Są to zmiany prawie niezauważalne, trwające całe dziesięciolecia, ale ich skutki trudno przecenić. Pogodą na Ziemi rządzą oceany. Są wspaniałym, niezwykle czułym termostatem, który utrzymuje klimat Ziemi w stanie delikatnej równowagi. Chłodzi gorące lądy i ogrzewa zimne przestrzenie. Gdyby poznać w pełni tajemnice oceanów, człowiek posiadłby idealnie pewny system długoterminowych prognoz pogody, a nawet możliwości jej kształtowania na zamówienie, choć wydaje się to dziś zupełnie nierealne. Na orbicie ziemskiej krążą nieprzerwanie sztuczne satelity, które obserwują zjawiska atmosferyczne. Dzięki tym obrazom, analizowanym w paśmie podczerwieni, powstają mapy bogactw mineralnych, zanieczyszczeń środowiska, budowy geologicznej Ziemi. Obróbka obrazów satelitarnych przy pomocy fałszywych barw pozwala zobaczyć szczegóły niewidoczne z powierzchni Ziemi. Głębie i płucizny oceanów, linie brzegowe, ruchy lodów, wysokość fal, temperaturę powierzchni, a nawet kierunek i siłę wiatru. Jeden satelita dostarcza w ciągu dnia ilość informacji równą 20 tysiącom raportów napływających ze statków. Zdjęcia satelitarne Ziemi wykonywane są co pół godziny. Uważa się, że dobrobyt ludzkości zależy dziś w znacznym stopniu od obserwacji naszej planety z kosmosu. Wielkie powodzie, które nawiedziły w 1982 roku Amerykę Południową, były wynikiem kataklizmu o nazwie El Niño, który powstał tysiące mil dalej na Pacyfiku. Wielkie powierzchnie oceanu zaczęły nagrzewać się, a olbrzymia fala zwolna ruszyła ku wybrzeżom obu Ameryk. Pogoda na Ziemi oszalała i trwało to ponad rok. A gdy przewaliły się już sztormy i powodzie, nastała susza. Od Etiopii po Australię setki tysięcy ludzi zginęło lub zostało bez dachu nad głową. Przepadły plony i pojawił się głód. Naukowcy zaczynają dopiero badania Pacyfiku, tego największego oceanu świata. Zdjęcia satelitarne wskazują, że działają tu siły tak potężne, iż mogą śmiało konkurować ze skutkami wybuchu największych wulkanów. Morze nigdy nie śpi. Jest zawsze w ruchu wywołanym magnetyzmem ziemskim, zmianami faz księżyca, pogodą i swym własnym rozpędem. Głuche uderzenia o brzeg są dowodem, że ono nigdy nie odpoczywa. Wiatry szalejące na powierzchni oceanów przenoszą swą energię z atmosfery w środowisko wodne. Tak powstają olbrzymie fale sięgające 30 metrów wysokości, którym towarzyszą wichury o prędkości 240 km na godzinę. Fale, które uderzają o brzegi Kornwalii, powstają na wschodnim wybrzeżu Ameryki. Zanim rozbiją się na tych skałach, podróżują tysiące mil.
Obrona przed morzem wyspy, której linia brzegowa liczy prawie 10 tysięcy kilometrów, jest zadaniem niezwykle trudnym. 1100 kilometrów wybrzeża brytyjskiego wymaga poważnych umocnień, a koszt jednego metra wynosi około 3000 funtów. Można je lekceważyć, ale przecież morze istnieć nie przestanie. Na wybrzeżu Wirral, w pobliżu zatoki Liverpool, fale osiągają 10-metrową wysokość i gnają całą szerokością 100-kilometrowego Morza Irlandzkiego, pędzone huraganowymi wiatrami. W latach 30. New Brighton było prawdziwą perłą wybrzeża. Złoty piasek i inne atrakcje sprawiały, że było to idealne miejsce na spędzenie wakacji. By atrakcji było więcej, postanowiono zbudować promenadę spacerową, a to oznaczało konieczność budowy potężnej ściany odgradzającej morze. Zbudowano ją tak, by przetrwała pokolenia. Przynajmniej to właśnie zdawało się konstruktorom. Uważali, że przetrzyma każdą nawałnicę. W rzeczywistości ściana była katastrofalną pomyłką inżynierską, bo człowiek jeszcze nie zrozumiał, jak przebiegły i chytre są fale. Przelatują zatokę i uderzają w monolityczną ścianę. Teraz odbijają się od niej i pędzą z powrotem wprost na plażę, niosąc ze sobą olbrzymie ilości piasku. Zupełnie tak samo jak promienie światła, które odbite od lustra podwajają swą energię. Przez wiele lat odbijające się fale wypłukały spod ściany tak olbrzymie ilości piasku, że groziło to jej przewróceniem. Jeden metr nowej konstrukcji miał kosztować 3000 funtów. Wezwano więc na pomoc naukowców z Krajowego Instytutu Morskiego. Rozpoczęli od regularnego pobierania próbek piasku podczas odpływów. W laboratorium próbki te liczono ziarenko po ziarenku i badano w promieniach ultrafioletowych. W ten sposób uzyskano możliwość znaczenia ziarenek piasku i łatwego wykrycia tych, które przewędrowały z jednego miejsca w drugie, na skutek działania fal morskich. Na specjalnej wieży powstała stacja gromadzenia informacji, do której można się dostać tylko podczas odpływów. Elektroniczna aparatura rejestrowała wysokość fal, a także wielkości pływów. Radar skaningowy omiatał rejon, gdzie w latach 30. była główna plaża i rejestrował zmienne zachowanie się fal w zatoce. Dzięki temu możliwe było obliczenie wysokości fal już w odległości 10 mil od brzegu. Te wszystkie informacje musiały teraz spotkać się w jednym miejscu, w pamięci komputera. Maszyna porównała różne projekty rozwiązań z informacjami, które napłynęły z morza. I wybrała to jedno, najlepsze i najtańsze, stanowiące ułamek kosztów budowy nowej ściany. W morzu powstawały potężne przybrzeżne falochrony. W ten sposób zmieniona została dynamika ruchu fal w całym badanym regionie. Ich energia zostaje rozproszona, zanim jeszcze zdążą odbić się od ściany. Teraz fale pracują na odwrót. Nanoszą piasek, zamiast go wypłukiwać, tak jak chciał człowiek. Ale wciąż mają wiele do powiedzenia. Liczą się z nimi konstruktorzy statków i platform wiertniczych. W kontrolowanych warunkach, produkując sztuczne fale o zaplanowanej wysokości, można obliczyć ich prawdziwą energię. Te badania są zawsze punktem wyjścia w budowie statków. Od niedawna wiadomo, że morze nigdy nie jest płaskie. Komputery potrafią tworzyć obrazy jego zmiennej powierzchni. Basen badawczy Krajowego Instytutu Morskiego pod Londynem jest tak długi, iż pozwala uwzględnić nawet krzywiznę kuli ziemskiej.
Ruchomy wózek ciągnie zawieszone pod nim modele statków z prędkością sięgającą 60 km na godzinę. Metody wydobycia ropy spod dna morskiego rozwijają się dziś równie szybko jak techniki kosmiczne. Platformy wydobywcze stały się już codziennym pejzażem Morza Północnego, które jednak patrzy na to niechętnym okiem. I dlatego w basenie badawczym symuluje się najgorsze warunki, w jakich platformy zmagać się będą z huraganowymi wiatrami i potężnymi falami. W przewidywaniu tego, co nieprzewidywalne, komputer zastąpił sekstans i busole naszych przodków. A kiedy już poznamy naturę fal, będziemy mogli podjąć próbę zaprzęgnięcia ich do użytecznej pracy. Bo mogą przecież stać się wspaniałym źródłem darmowej energii. Fale Atlantyku, które rozbijają się o zachodnie brzegi Anglii, niosą w sobie prawie 5 razy tyle energii, ile zużywa Wielka Brytania w postaci elektryczności. Perspektywy są oczywiście odległe, ale jeden z eksperymentalnych projektów jest już poważnie zaawansowany. Profesor Stefan Salter z Uniwersytetu w Edynburgu ulokował swoją machinę nad słynnym skądinąd jeziorem Loch Ness. Prototyp ruszył w 1978 roku i jest dziesięciokrotnie mniejszy od instalacji, która mogłaby pracować na otwartym morzu. System ten nazwano kaczka, ze względu na charakterystyczny kołyszący się ruch na wodzie. Fale zderzające się z kaczką powodują owokolebanie i stałe przekazywanie energii w przód. Ten ruch mógłby przenosić się na energetyczny łańcuch kaczek liczący setki mil. Kaczka wyrywa falom ukrytą w nich energię, pozostawiając za sobą wygładzaną i spokojną wodę. Kiwający się kaczy ruch napędza hydrauliczne pompy, a one z kolei przekazują energię żyroskopom ukrytym w dziobie kaczki. Gdyby system ten umieścić na burzliwych wodach u wybrzeży brytyjskich, mógłby dostarczać około 12 gigawatów energii, to znaczy zaspokajać trzecią część potrzeb energetycznych Wielkiej Brytanii. Gdyby tylko człowiek potrafił ujarzmić fale, stałyby się one równie cennym surowcem energetycznym jak ropa naftowa. Energetyczne fale nie są wyłącznie domeną głębokich mórz. Zdarzają się przecież tak przedziwne zjawiska jak fala powrotna, powstająca u szerokiego ujścia rzeki Severn w południowo-zachodniej Anglii. Olbrzymie masy wody pędzą każdej wiosny w górę rzeki, pod prąd. Wysokość tej powrotnej fali sięga 1,5 metra, a prędkość 15 km na godzinę. Pojawia się w okolicach wiosennego zrównania dnia z nocą i przyciąga tysiące ludzi, którzy z zapartym tchem obserwują ten niezwykły spektakl przyrody ciągnący się na przestrzeni 80 km. W tym spektaklu każdy uczestniczy tak, jak potrafi.
wielu lat ludzie zastanawiali się, jak okiełznać tę olbrzymią energię tkwiącą w powrotnej fali na rzece Severn. Myślano nawet o budowie zapory, która dostarczałaby 6% krajowej energii elektrycznej. Koszty ostudziły jednak zapały fantastów. 3 miliardy funtów szterlingów to znacznie więcej, aniżeli kosztuje nowoczesna elektrownia atomowa. Jakieś rozwiązanie musi jednak powstać, bo powrotna fala jest tyleż obiecująca, co groźna. Niszczy wszystko po drodze. Ryzyko powodzi spowodowanej przez rzekę Severn jest równie duże jak obawy przed wylaniem Tamizy. Londyn zapada się. Zbudowano go na pokładach kredy i dlatego co 100 lat opada o 30 cm. W ogóle cała południowa Anglia obniża się. Na Morzu Północnym zachodzą zmiany klimatyczne. W tej sytuacji ujście Tamizy mogłoby stać się wrotami, przez które nadejdzie potop Londynu. W 1953 roku Londyn był już o włos od katastrofalnej powodzi. Na szczęście główna fala zatrzymała się nieco niżej, na wyspie Conwy. Badania wykazały, że następnym razem może być znacznie gorzej, że fala powodziowa sięgnie wyżej, w górę rzeki. Tak powstał pomysł budowy stałej zapory przegradzającej Tamizę. Tamiza jest niezwykle ruchliwą rzeką. Zapory nie mogły więc pod żadnym pozorem utrudniać żeglugi, ani w trakcie budowy, ani potem. Powstał więc ciąg 10 jazów, które można dowolnie podnosić lub opuszczać. Olbrzymie stalowe klapy zawieszono pomiędzy betonowymi filarami, we wnętrzu których znajdują się hydrauliczne urządzenia napędowe. Gdy zapora jest w pełni uniesiona, stalowe klapy znajdują się o 15 metrów nad dnem rzeki. A to przecież wysokość 5-piętrowego budynku. System ten projektowano i budowano przez 20 lat. Koszty wyniosły gigantyczną kwotę, 600 milionów funtów szterlingów. Ale koszty powodzi sięgnęłyby astronomicznej liczby 3 miliardów funtów, nie licząc oczywiście ludzkiego życia. Zrozumieć tajemnicę muszy oceanów musimy wszyscy, nawet ci, którzy nigdy jeszcze nie widzieli morskich fal rozbijających się o skalisty brzeg, bo morze dotyczy nas wszystkich. Jest nas 4,5 miliarda. Co 6 dni na świecie rodzi się milion ludzi, a wszyscy jesteśmy stłoczeni na 1/4 powierzchni naszej niebieskiej planety. Oceany są więc naszą szansą i naszą przyszłością. Tych przestrzeni człowiek lekceważyć nie może. Próbuję więc cierpliwie poznawać tajemnice oceanów po to, by życie na lądzie mogło trwać. Udało nam się wzrok wyostrzyć. Idealne, satelitarne zdjęcie fragmentów polskiego wybrzeża. Zatoka Gdańska. Zresztą tutaj ona jest lepiej widoczna. No i chociażby takie rzeczy, których nigdy nie obserwuje się konwencjonalnymi metodami. Półwysep Helski z takimi wąsami możliwymi do obserwacji na zdjęciach satelitarnych. To są układy piaskowe powstające tam na skutek odpowiedniego ruchu fali. Zresztą z tych zdjęć naprawdę wyciąga się morze informacji. Pod warunkiem oczywiście, że dysponuje się odpowiednią aparaturą. Zobacz, czarno-białe zdjęcie, dokonamy jego analizy. Będzie to, co Wisła powoduje w samej Zatoce Gdańskiej. Potworne zanieczyszczenie. A robi się nerwowo. To jest właśnie zarówno zanieczyszczenie, jak i
spady termalne, jak i same ruchy piasku w tych okolicach spowodowane właśnie wylewaniem no dużej stosunkowo rzeki w te miejsca. Przy czym chciałem to pokazać nie jako przykład umiejętności działań technicznych ludzi obecnie, ale jako praktycznie jedyną działalność inżynierską, jaką ludzie przez te kilka tysięcy lat swojego rozwoju nauczyli się robić nawet na wszechoceanie. Po prostu na skutek istnienia takiego, a nie innego stanu przemysłu, no spowodowaliśmy już zmiany, nad którymi niekoniecznie panujemy. I właściwie do tego to zbiega, bo zobacz, co się dzieje. Jeśli wziąć sytuację, powiedzmy, z lat 50., książki fantastyczno-naukowe, wspaniałe pomysły, że to bierzemy, prawda, jeden Golfstrom, zaginamy go gdzie trzeba. No, zmieniamy klimat. Zmieniamy klimat i robi się nam, powiedzmy, tutaj w Polsce Środkowej hodujemy pomarańcze, prawda? Albo że rozpuszczamy góry, w związku z tym lodowe, całą czapę lodową, powiedzmy, Arktyki bądź Antarktydy i w związku z tym poziom wód się delikatnie unosi, ale klimat na całej Ziemi robi się przez to zdecydowanie łagodniejszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nastały lata 80. i tego typu pomysły zniknęły nawet z książek fantastyczno-naukowych. Ale pojawiły się inne i zdecydowanie mądrzejsze i właśnie to, co jest mądrzejsze, to między innymi te zdjęcia lotnicze i satelitarne, sposoby specjalne wyczytywania z nich nigdzie indziej niemożliwych do znalezienia informacji, ale przede wszystkim jest to, i z tego filmu to niewątpliwie wynikało, jest to po prostu inny sposób myślenia, zwrócenie wzroku w stronę tego wspaniałego siódmego kontynentu.